Nazywam się Michał Knura, jestem dziennikarzem lovekraków.pl, a po godzinach prowadzę dla Was rozmowy w ramach podcastu Krew, Pot i Sport. Zapraszam do słuchania. Przed nami kolejna odsłona podcastu Krew, Pot i Sport. Dzisiaj z trenerem Jarosławem Skrobaczem z Miedzi Legnica. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Trenerze, znamy się 10-11 lat, dawno żeśmy się nie widzieli, gdzieś tam zawsze sprawdzam, co się u trenera działo, bo po Odrze Wodzisław były niższe ligi, był Naprzód Redutowy, też Pniówek Pawłowice, ale jak tak popatrzę na kluby, w których trener pracował jako asystent, jako trener młodzieży, to jakoś tak zawsze mi się to z takim przemysłem wydobywczym kojarzy, bo zawsze albo gdzieś tam kopalnia się kręci koło, albo kręciła. Było dużo gdzieś GKS-ów, teraz jest Miedź, coś w tym chyba jest. Coś w tym jest, tu też można, jakbyśmy się upadli, to też tych korzeni górniczych byśmy się doszukali. No tak, tak było, bo rzeczywiście tutaj i Katowice, GKS, gdzieś no wszystko związane ze Śląskiem. Raczej tam, także, ale też można i tą pracę było porównać, bo tak jeśli mówimy o górnictwie, to praca w tych klubach też nie była usłana różami, że tak powiem, tylko naprawdę też to było ciężka, niekiedy momentami prawie przypominająca ten przemysł wydobywczy, praca, żeby wychodzić na swoje. Zanim o tych wszystkich trudach pracy powiemy, to chciałem zapytać o Legnicę, bo to jest propozycja, którą Pan dostał krótko po tym, jak odszedł z Jastrzębia. Jak się tak popatrzę na Pana CV, no to pierwsza taka praca daleko od domu, bo zawsze gdzieś się to kręciło na Śląsku. Albo ten dom był bliziutko, albo można było trenersko dojechać na teraz inny region Polski. Zmieniło to Pana jakoś życie? Musiał sobie coś poprzestawiać? No na pewno troszeczkę zmieniło, bo przede wszystkim nie da się dojeżdżać codziennie do Legnicy z Wodzisławia. Więc tutaj ta praca jest taka, że tak powiem, no trzeba było wynająć mieszkanie i na co dzień przebywam w Legnicy, ale na pewno zmiana ogromna, bo tak jak tutaj Pan zauważył, też po tych takich przejściach i cały czas ta praca w takich klubach, gdzie teraz Miedź, to rzeczywiście oprócz tego, że zmiana środowiskowa, ale mimo wszystko ogromna zmiana pod kątem po prostu jakości klubu. Kiedy czytałem wywiady z Panem, to często Pan mówił, odpowiadał na pytanie, co robi, no to tu dbam o ogródek, przy domu wyprowadzam psa, no to teraz pies chyba czeka na właściciela i wykorzystuje okazję, jak jest coś wolnego po meczu albo przerwa między rozgrywkami. No tak, ale mówię, nie jest daleko z Legnicy, dosyć dobra droga autostradą, także naprawdę nie jest źle z tym przejazdem, jak trzeba jechać, to nie ma problemu. Jak już jesteśmy przy drogach, no to można powiedzieć, że na autostradzie do Ekstraklasy wydaje się być nieciecza. Później troszkę na takiej krajówce ŁKS. No, wy jesteście na takiej szybkiej drodze dwupasmowej, ale no nie możecie się jeszcze jakoś tak bardzo, bardzo rozpędzić, ale jesteście w tej czołówce. Ten wynik po jesieni Was stosunkowo zadowala, czy macie niedosyt z tej liczby punktów? Zawsze tak jest po sezonie, że jakbyśmy zaczęli to rozbijać na pojedyncze spotkania, to na pewno tych punktów mogło być, powinno być więcej, no ale to tak zwykle bywa, że raz gdzieś tam coś dołoży los, niekiedy coś zabierze i być może też tak było w naszym przypadku. My troszeczkę ten sezon, ta runda przede wszystkim była dla nas taka bardzo mocno specyficzna, bo ja już to gdzieś tam żeśmy sobie sprawdzali. Były momenty, że na boisku przebywał jeden Paweł Zieliński, który był ze składu zeszłorocznego, pozostałych 10 zawodników to były zupełnie nowe twarze, więc siłą rzeczy to nie miało prawa, żeby to zafunkcjonowało przez całą rundę dobrze. Wiadomo, że te wahania, może nie tyle formy, ale doboru nawet tego składu, niekiedy to musiało, nie zawsze musiało to wychodzić dobrze, niekiedy to szwankowało. Końcówka niezła z naszej strony i tą końcówką też pozostawiliśmy sobie nadzieję, szansę na to, że możemy walczyć o tą szóstkę, bo nie ukrywam, że tutaj rzeczywiście Miedź jest to klub z ambicjami jak najbardziej uzasadnionymi, bo warunki, które są tam
stworzone, no preferują klub do tego, żeby o te miejsca najwyższe powalczyć i myślę, że my też gdzieś tą końcówką udowodniliśmy przede wszystkim sobie, bo gdzieś chcieliśmy, żeby wejść dobrze w tą rundę wiosenną, żeby wejść z dobrym zasobem punktowym i ta końcówka nam na pewno na to pozwala. Pan wspomniał o tym, że no Miedź jest wśród tych kandydatów, bo to i to, a jakaś presja jest odczuwalna, czy nie ma czegoś takiego ze strony zarządu, że ten awans musi być, bo tak jak pan wspomniał, była przebudowa, też troszeczkę przebudowa zimą, to cały czas trwa, no i to jest proces. Na pewno proces, na pewno jeśli porównamy, nie lubię może tak za bardzo gdzieś tak takich właśnie spraw sprowadzać do tego, żeby to porównywać z innymi klubami, ale jednak te kadry, przede wszystkim te kluby, które wymieniliśmy już tutaj wcześniej, ŁKS, Brukbet, ale również i Arka Gdynia, i Tychy, i jeszcze kilka innych zespołów, bardzo śmiało możemy tutaj, no to rzeczywiście te kadry mieli ustabilizowane, to wszystko gdzieś tam wchodziło bardzo, bardzo płynnie w ten sezon. My jednak mówię, sporo czasu nas to kosztowało. Nie wiem, ja czy tą presję, no na pewno ta presja jest, bo ta presja jest zawsze i jeśli się przegrywa spotkanie, czy nie potrafi się wygrać przez 3-4 kolejki, sami sobie nawet tą presję gdzieś tam stwarzamy w szatni i chcemy, żeby to szło do przodu i Miedź w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia klubu i zdaję sobie sprawę z tego, że to na pewno byłoby kapitalnym prezentem, gdyby udało się awansować, ale z drugiej strony trzeba też na to patrzeć pod kątem takim, że to jest sport, oprócz tych naszych celów czy marzeń, te pozostałe kluby, o których mówimy, też mają bardzo podobne, więc wszystkim się nie może udać. Z którego jesiennego meczu był pan najbardziej zadowolony? No bo przydarzyło się na przykład fajne zwycięstwo 4-0, no ale to nie, wiadomo, że to nie zawsze jest dla trenera ten najważniejszy mecz, bo czasem woli 1-0. Było kilka spotkań, które rozegraliśmy dobrze, tak pod kątem właśnie takiej organizacji gry. I jeśli miałbym być, wiadomo, że dla kibica, no na pewno kapitalny mecz na ŁKS-ie, no bo jeśli wygrywa się 4-3, zwrot sytuacji, kartki żółte, czerwone, gdzieś ta atmosfera tego meczu na pewno, więc to na pewno taki pod kątem widowiska mecz, który podobał się kibicom, który na pewno zostaje na długo w pamięci, ale tak jak mówię, kilka spotkań było z naszej strony naprawdę dobrych, bardzo żałuję spotkania z Niecieczą u siebie, który przegraliśmy 2-3, nie wykorzystaliśmy karnego w końcówce, a na pewno byliśmy partnerem w tym meczu takim, nie boję się tego użyć, nawet równorzędnym dla Niecieczy i myślę, że to też był taki niezły mecz z naszej strony pod kątem taktycznym, którego no niestety ze względu na jakość piłkarską przeciwnika nie udało się nawet zremisować. Mm-hmm. Zanim przejdziemy do historii pana pracy też jako asystenta wielu trenerów, bo rzadko się zdarza trener, żeby pracował i z Broszem, Smudą, Ojrzyńskim, Fornalikiem. Rzeczywiście tych pierwszych trenerów gdzieś tam wokół pana było mnóstwo i było od kogo czerpać albo patrzeć na błędy, których potem mógł pan nie powtarzać, jeżeli wyciągnął z nich dobre wnioski. Chciałem jeszcze zapytać o okres Polonii Warszawa, bo był taki krótki czas. Scout, jak to wyglądało i czy może się pan jakimś sukcesem pochwalić po czasie, czy kogoś udało się znaleźć wtedy dla czarnych koszul? To był ostatni sezon Polonii Warszawa w Ekstraklasie, bo pan prezes Ireneusz Król wtedy wykupił Polonię od pana Wojciechowskiego. Różne były plany na początku, tam były plany przeniesienia GKS-u Katowice, miała być ta Polonia Warszawa czy KP Katowice grający na Śląsku w Ekstraklasie ze względu na to, że Katowicom ciężko było też do tej Ekstraklasy wrócić. Zresztą do dzisiaj się to ciągnie. I to był taki moment rzeczywiście, że tam współpracowałem gdzieś tam bardzo blisko z Wojtkiem Szalą i miałem taki region tutaj na Polską tutaj południowo-zachodnią. Stwarzaliśmy listy zawodników, tych, których ewentualnie gdzieś tam mogliśmy w niedalekim czasie, w niedalekiej przyszłości
testować w Polonii Warszawa, no ale skończyło się jak się skończyło i rzeczywiście ta praca tam trwała może 4-5 miesięcy. Czyli jakieś notatki były, no one potem się nie przydały? Były plany, nawet organizacji obozów dla tych nowo zrzeszonych, także, no ale no nie chciałbym tutaj oceniać ani tutaj właściciela, pana Króla, ani tego, bo to są sytuacje, o których my niekiedy nie wiedzieliśmy. Wiadomo, że bardzo łatwo wylać gdzieś tam wiadro goryczy na kogoś, ale to absolutnie nie chciałbym tutaj się w tym to nie wypowiadać. Po prostu nie wyszło. Akurat w tym przypadku myślę, że przez tyle lat już się tyle powiedziało, tyle napisało, że nic my akurat więcej nie dodamy i są ludzie, którzy wiedzą o tym więcej albo mniej, ale uważają, że wiedzieli lepiej i tą sprawę wypadałoby też już u nas zamknąć, ale jak się tak popatrzy z perspektywy zawodu trenera i tego skauta, no to fajna robota takiego skauta, jak jest taki czas problemu z robotą głównego trenera, ale chyba ta adrenalina, te emocje to chyba bierze górę i jak jest jakaś oferta powrotu na ławkę, no to się bierze, nie? Na pewno, bo też jestem tego typu człowiekiem, że uwielbiam to przygotowanie, to bezpośrednie przygotowanie do meczu. Sam mecz oczywiście jeszcze bardziej uwielbiam, jeśli ten mecz się kończy zdobyczą punktową, więc myślę, że to nie dotyczy tylko mnie, ale i większości trenerów. A ta praca jako scout, no właśnie to spokój, kowalem swojego losu jesteś, masz dużo czasu, możesz sobie jeździć po mecze, oglądać. Można powiedzieć, to jest sama przyjemność. Nie wiem, czy pan trener wie, bo to dość stary fakt, można już powiedzieć, dość siwy, ale wygrał kiedyś pan z drużyną, w której grał Mateusz Klich. No dzisiaj człowiek, który reprezentuje Polskę w Premier League. Pamięta pan taki mecz? Nie pamiętam. A były takie czasy rozgrywki młodej ekstraklasy. One były trochę krytykowane, może się nie sprawdziły, ale Odra wygrała właśnie z Krakowią. Bartek Dudzic strzelił między innymi dla Krakowi. Właśnie tam był Mateusz Klich, tak ostatnio sprawdziłem, więc jak ktoś będzie potrzebował jakiś sukces jeszcze do CV wpisać, to można. Ale to tak na rozweselenie, bo teraz o poważnych sprawach. Praca w śląskich klubach, z jednej strony jest ich bardzo dużo, z drugiej no, często ogromne problemy i chciałbym zacząć od Odry Wodzisław, w której był pan właśnie trenerem młodej ekstraklasy, także asystentem wielu szkoleniowców, no, a potem już po Leszku Ojrzeńskim przejął ten zespół, który no, musiał się pożegnać z pierwszą ligą, bo wszystko to padło, rozleciało się jak domek z kart. Długo siedziało tak w panu, tak serducho bolało, że to koniec tej Odry? Wie pan co, na pewno bolało, dlatego że ja bardzo wiele czasu spędziłem w Wodzisławiu. Tam gdzieś ta pierwsza przygoda od lat młodzieńczych, trenowało się, grało się w tym klubie. Później praca już szkoleniowa, tak jak pan powiedział, młoda ekstraklasa, ale młoda ekstraklasa to już był późniejszy etap, ale tak szczerze mówiąc, to wszystkie szczeble poznałem tej piłki młodzieżowej od najmłodszych grup po najstarszą ligę juniorów, zespół rezerw, wtedy stara czwarta liga, czyli odpowiednik tej dzisiejszej trzeciej. Później młoda ekstraklasa i ten klub naprawdę na poziomie ekstraklasy potrafił sobie radzić i wiem, że to nie był klub, który gdzieś tam zwykle porywał, bo to dla niektórych nawet już może denerwujące było to, że ta Odra cały czas w tej ekstraklasie jest i jeszcze u siebie wygrywała z Wisłą. I u siebie potrafiła wygrywać i nawet nie tylko u siebie, bo nawet pamiętam w sezonie, w którym spadaliśmy, potrafiliśmy wygrać na Legii. Na pewno był ogromny żal, ale no cóż, myślę, że wszędzie za klubem, klub to są ludzie i tam w pewnym momencie w Wodzisławiu na pewno ta grupa ludzi, która się tam zbierała, która zaczęła krążyć wokół klubu, oczywiście, że gdyby ten klub był wtedy stabilny finansowo, gdyby to wszystko funkcjonowało dobrze, to ta grupa, że tak powiem, tych bo to inwestorów czeskich, nazwijmy ich tak, oczywiście w dużym cudzysłowie, bo nie miało to nic wspólnego z jakąkolwiek inwestycją w ten klub, ale doprowadzili do rozpadu, więc to środowisko lokalne też się bardzo mocno
wtedy podzieliło i no do dzisiaj ogromne problemy w Włodzisławiu. I, no bo mamy tak naprawdę nadal dwie Odry, prawda? Dopiero teraz słyszę, że gdzieś jest chyba zbliżenie już ogłoszone oficjalnie, także od nowej rundy jedna Odra Włodzisław. No na pewno żal ogromny, bo mówię, był tam potencjał, była dobra młodzież, Mistrzostwo Polski Juniorów. Na pewno mogło to się potoczyć inaczej, nie trzeba było od razu spadać do tych najniższych lig. Jak wracam z Krakowa w rodzinne strony, no to często jadę przez Włodzisław, bo może widzowie, słuchacze nie wiedzą, ale ja właśnie z tamtych stron, bliżej Raciborszczyzny i chyba też taka jedna z większych atrakcji miasta zaginęła, no bo ten mecz to był święto, pamiętam zawsze wypełnione parkingi już tam gdzieś od góry przy cmentarzu Bogumińska, to wszystko żyło. No a teraz gdzieś kawałek od stadionu, no to był dworzec, teraz jest galeria, no i nie ma za bardzo tych takich miejsc, które by przyciągały tłumy. Myślę, że w ogóle dla takich miast jak Włodzisław Śląski, ani kibice, ani może władza, ani ci, którzy gdzieś tam to miasto reprezentowali i reprezentowali na zewnątrz, może nawet sobie nie zdawali z tego sprawy, że ten Włodzisław do dzisiaj jest kojarzony w Polsce przede wszystkim z tą Odrą Włodzisław, czyli ta gra na poziomie tej ekstraklasy, ona tak potrafiła wypromować to miasto, że no dzisiaj z kim się rozmawia, kto pamięta o Włodzisławiu i tego. No bądźmy szczerzy, miasto jakie jest, gdzieś tam około 50-tysięczne na dzisiaj, kiedyś tam było 100 tysięcy. Teraz właśnie najczęściej słychać koło Rybnika, nie? No. Teraz za chwileczkę będzie, że koło Rybnika, a kiedyś to naprawdę były równorzędne miasta, czy nawet Włodzisław wiódł prym w tym regionie gdzieś tam. No i ta Odra na pewno bardzo mocno to miasto rozreklamowała i to tak jest może przestrogą nawet dla innych, że szanujmy to, co mamy, bo wtedy się tego nie doceniało, a wydawało się wszystkim, że to jest takie normalne i teraz kiedy tej Odry nie ma, naprawdę to miasto no, zostało już praktycznie z niczym, bo nie ma tam sportu na wysokim poziomie. I to jest też taki znak chyba też dla samorządu, bo wiadomo, nie zawsze ten samorząd był jakoś super przychylny Odrze, a oni może też trochę się teraz pukają w głowę, że fajnie jakby coś wróciło, chociaż jakaś druga liga, szczebel centralny, żeby coś się na tym Mosirze działo przy Bogumińskiej. No tak, wydawało się, że tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że większości ludzi, którzy tam byli, wydawało się, że to już jest na wieczność. No nic nie jest wieczne, wszystko trzeba pilnować, pielęgnować i najłatwiej coś stracić. I tam właśnie tak się stało. Odra spadła z Ekstraklasy, ostatni mecz z Wisłą Kraków w Krakowie, gdzie właśnie nagrywamy tę rozmowę, gdzie przygotowujecie się do startu Fortuna pierwszej lidze. Potem był ten spadek, na początku wydawało się, że no może jakoś to jeszcze wyglądać, Leszek Ojrzyński, no ale potem odszedł, pan to przejął, bo same problemy. Leszek w pewnym momencie jeszcze jako trener mówił na konferencji, no nie mamy nawet na odżywki. Rzeczywiście było tak źle i pytam pana też z wiedzą, że wiem, że było, no bo piłkarze jeździli momentami na trening rowerami, którzy mogli. Daniel Tanżyna, który jest gdzieś w Widzewie, albo słyszałem historię, że na śniadanie to kefir i bułka, no bo często gdzieś chłopacy sprowadzeni z innych regionów Polski wynajmowali mieszkanie, nie mieli za co zapłacić. To się wszystko nawarstwiało, te problemy. No rzeczywiście, po spadku z Ekstraklasy wydawało się, że ten pierwszy moment, że jeszcze nie będzie tak źle, przyszedł Leszek Ojrzyński. Nie szło nam na początku. My też pamiętam, że Leszek chyba po 7 meczu został odsunięty od zespołu. Nie pamiętam, ale myślę, że mieliśmy 6, może 7 punktów wtedy i byliśmy gdzieś tam na pewno w strefie spadkowej. Później to ruszyło. My nie mieliśmy na tamten czas po tym spadku. Okazało się, że to wcale nie był zły zespół. My potrafiliśmy... Na przykład wygrywaliście u siebie, czy to było na bardzo... Tak. Wygraliśmy, pamiętam, w tej jesienią wygraliśmy w Niecieczy 1-0, potem wygraliśmy u siebie też jeszcze na wiosnę, ale jeszcze jesienią jeszcze była kadra zawodników, to przecież były nazwiska i Krzysiek Markowski, Błażej Radler, Andrzej Rybski. Michał Buchalik, tak, bronił. Gostomski był bram,
bramkarzem rezerwowym wtedy, ten, który jest teraz w Górniku Łęczna. Więc ta kadra jeszcze była, oczywiście troszkę młodych zawodników, ale jeszcze był Janek Woś wtedy w kadrze, był Adam Kokoszka, także Pielosz, Łukasz. Także wydaje się, że naprawdę ta jesień jeszcze nie była zła i my potem, pamiętam, że mieliśmy taką fajną passę, my gdzieś tam skoczyliśmy, nawet chyba na piąte czy szóste miejsce skończyliśmy po jesieni. No ale zimą niestety wszystko padło, odeszli praktycznie wszyscy zawodnicy. No i się skończyło. No właśnie, na to, że to padnie, to się już właśnie jesienią zapowiadało. To był chyba przedostatni mecz jesieni, na pewno ostatni w roli gospodarza z Pogonią Szczecin. Też niespodziewanie wygraliście 2-0. Albo Artur Płatek, albo Piotr Mandrysz prowadził wtedy Pogoń. Artur Płatek. No i pamiętam wtedy, zakręciłem się z innymi dziennikarzami i spotkaliśmy się w klubie. Trener, nie wiem, czy pamięta, wiele rzeczy już w klubie nie było. No ale jeszcze było takie, powiedzmy, jedzenie po meczu, gdzieś tam jakieś... Zdarzało się, tak. Dla rzeczy, no i tak dumaliśmy nad tą Odrą i wszystko wskazywało, że to się zepsuje, a potem już nie było nawet czasem pieniędzy na dojazd, nie? Bo bywało tak, że zbieraliście się, a nie pojechaliście na mecz. Nie, no rzeczywiście wiosna to już później była... jakby to określić, taka totalna partyzantka i chyba upór nasz, ludzi, którzy byli związani z tym klubem, którym ten klub jeszcze, na którym bardzo zależało i próbowaliśmy to jeszcze trzymać, ale no tak jak mówimy, no naprawdę nie było już nic, no nie było rzeczywiście tej przysłowiowej wody mineralnej, ci, którzy mogli pomóc, gdzieś tam zaczęli między sobą, do dzisiaj się toczą zresztą tam jakieś sprawy karne, upadłościowe, gdzieś tam pieniądze okazuje się gdzieś tam były, uciekały na zewnątrz, więc no trochę przykro, ale no niestety, nie takie kluby padały. Nie takie kluby padały. Na moment chciałem jeszcze poruszyć tą rundę wiosenną, no bo to była taka walka, jeszcze w Ekstraklasie, to była taka walka, no o utrzymanie, powiedzmy, wszystko zostało rzucone, bo nagle się pojawia Mauro Cantoro. Pamiętam, jak do niego dzwoniłem, to zawsze mówił: jestem na autostrada, bo Mauro mieszkał w Krakowie, już wtedy nie grał w Wiśle, jeździł do Wodzisławia, Brazylia, Arek Onyszko, też zawodnicy gdzieś tam, ktoś z Czech chyba, Daniel Bueno wtedy też jeszcze był i zastanawiam się, czy to miało ręce i nogi, czy to już była taka rozpacz, ściąganie tych zawodników? Jak później czas pokazał, no okazało się, że to już był taki ostatni moment, bo ja myślę, że nawet gdybyśmy się wtedy utrzymali, to te zaległości w stosunku do zawodników, zaległości płacowe były tak duże, że myślę, że cała transza, która by przyszła z Canal Plus za rozegranie sezonu i za utrzymanie się, bo nie było tak jak teraz, że jeszcze gdzieś tam po spadku nawet jest wypłacane są. Żeby było to miękkie lądowanie, poduszka. To miękkie lądowanie było. Myślę, że jesienią no byłoby bardzo podobnie, tak, jak było po spadku. Niemniej myślę, że te sprawy własnościowe gdzieś tam przesunęłyby się w czasie. Ja cały czas powtarzam, był tam prezes Serwotka, który no trzymał twardą ręką ten klub i dopóki on w tym klubie był, obojętnie jak i kto, czy to był prezes Lubiany, czy nie, myślę, że nie na tym to polegało. Nie musiał być Lubiany, ale to Odra rzeczywiście za jego rządów przeszła drogę z trzeciej ligi do Ekstraklasy. W tej Ekstraklasie grała 13 czy 14 sezonów. 14 i to naprawdę było jego ogromną zasługą. No później niestety to, co mówiliśmy, te sprawy własnościowe, gdzieś tam komuś w grupie jakiejś menadżerskiej podobało się to, że to jest Ekstraklasa, więc może wietrzyli w tym jakiś interes. Zawodnicy rzeczywiście wysokiej klasy, bo Brazylia, Cantoro, zawodnicy z Czech gdzieś przychodzili, pamiętam. Tutaj nasi, Piotrek Piechniak, nie wiem, Kolendowicz, rzeczywiście Arek Onyszko. Naprawdę wyglądało to personalnie dobrze i był moment, że już wyszliśmy, byliśmy nad kreską i pamiętam taki właśnie mecz szczególnie u siebie ze Śląskiem Wrocław prowadziliśmy i Wuk Sotyrowicz nas trzykrotnie chyba, tak, i przegraliśmy ten mecz u siebie. Przegraliśmy u siebie 4-2 i jechaliśmy na Wisłę z nadzieją, że przy wygranej rzeczywiście później okazało się, że
że utrzymalibyśmy się, no niestety był remis i spadek i jeszcze chyba dwie czy trzy kolejki wcześniej mecz na Krakowi, też jeszcze grany też zresztą na Hutniku Kraków, bo i tak się złożyło, że i na Hutniku był grany mecz z Krakowią i mecz z Wisłą na koniec, tak, tak. I ten mecz przegrany, a mieliśmy tam naprawdę dużo, dużo sytuacji, także no na pewno niewiele brakowało wtedy, bo w tej rundzie też właśnie to, co mówiliśmy, potrafiliśmy wygrać w Warszawie z Legią, a nie potrafiliśmy tych spotkań rozstrzygnąć na swoją korzyść. Takie mecze przegrane, pamiętam, w Chorzowie prowadziliśmy 2-0, przegraliśmy 3-2, więc na pewno niewiele brakło, no ale zdarzyło się. Ostatni sezon, ostatnia runda przygotowawcza w pierwszej lidze. Pamięta pan jeszcze słynny mecz sparingowy z Kluczborkiem w Sierklanach i nagle się okazuje, że Odra ma dwóch trenerów i teraz który jest prawdziwy. No, dlatego mówię to. Były takie przepychanki z czeskim trenerem, nie? On przyjechał, został odsunięty, pan został tej drużynie nadany, no i kto ma prowadzić, nie? To też takie bardzo niemiłe. Tak, tak. I to nie było za przyjemne, ale tak jak mówię, no ta grupa czeska gdzieś tam próbowała ten klub przejąć. Próbowali gdzieś tam swoje, jakieś zresztą już organizowali pewne rzeczy pod siebie, ale no nie miało to żadnego wpływu na to, jak ten klub miał zacząć funkcjonować. Pojawiła się, mówię, tak duża grupa ludzi, którzy gdzieś tam wietrzyli w tym jakimś interes, że to na pewno się przyczyniło do upadku. No ale tam było ostro, tam jakieś trzymanie drzwi w szatni, tak? To były takie... No, to tam jakieś zajścia. Pamiętam, że to był trener Copiak, który znany jest gdzieś tam ze swojej jakiejś próby impulsywności i tak dalej, ale no nie przesadzajmy. Ale dał pan radę, pan ostatecznie poprowadził ten sparing. No, czy to aż było taką wielką wtedy radością, to nie wiem. Co innego było na głowie. Trenerze, na koniec ostatnia myśl, bo zaczęliśmy od tego, że czasem ta praca trenerska na Śląsku to było jak fedrowanie, jak gdzieś tam zjeżdżanie na dół. Gdyby pan policzył wszystkie zaległości, które gdzieś tam panu nie wypłacono, to może by się na jakieś fajne autko uzbierało, czy na więcej. No tak, no na pewno. I to jest przykre, że cały czas gdzieś to tak funkcjonuje i nie można się z tymi klubami gdzieś tam rozstawać do końca w zgodzie, bo nawet jak odchodzisz, wydaje się, że wykonałeś jakąś super robotę, a gdzieś i tak po odejściu już zupełnie inne spojrzenie jest działaczy, więc myślę, że to nie tylko w Wodzisławiu tak było. A miał pan taki czas kiedyś, że tak brakowało pieniędzy, że trzeba było myśleć, no bo pensje nie przychodzą, wydatki są, rodzina jest? Nie, no zawsze na pewno człowiekowi gdzieś tam coś w tyle głowy się działo, bo jeśli popatrzymy nawet na ten okres tej Odry Wodzisław, to pamiętam, że tak szczerze mówiąc chyba cały ostatni rok to tylko były obietnice i żyło się tymi obietnicami. Ogromne zaległości tam pozostały do dzisiaj niewypłacone i można się gdzieś tam, pomimo że procesy gdzieś tam powygrywane, orzeczone, ale no wiadomo, że tych pieniędzy już nie ma od kogo odzyskać. Później Katowice też trafiłem na taki okres, że było po prostu ciężko i też różnie wyglądało z tymi wypłatami. No tak, że mówię, no troszeczkę później gdzieś te kluby może niższe, bo nawet Pniówek Pawłowice, trzecioligowy klub, ale tam przynajmniej wszystko było poukładane. No tam kopalnia jeszcze prosperowała i było to poukładane. Tak jest. No cóż, startuje Fortuna Pierwsza Liga, runda wiosenna. Zobaczymy, jak pójdzie Miedzi Legnica. Trener tego zespołu, Jarosław Skrobacz, był gościem podcastu Krew pod eSport. Powodzenia, panie trenerze. Nie dziękuję. Sezon pokaże, co jest. Na pewno zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby się prezentować na boisku jak najlepiej.